Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Psalm 8. Wielkość Stwórcy i godność człowieka. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 26 czerwca 2002 roku. Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie. Imię Twoje, Panie. Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie. Imię Twoje, Panie. Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego? Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie. Imię Twoje, Panie. Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie. Imię Twoje, Panie. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Uwieńczyłeś go czcią i chwałą. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich. Wszystko złożyłeś pod jego stopy. Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie. Imię Twoje, Panie. Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie. Imię Twoje, Panie. Owce i bydło wszelakie, i dzikie zwierzęta, ptaki niebieskie i ryby morskie, wszystko co szlaki mórz przemierza. Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie. Imię Twoje, Panie. Człowiek, który dokonuje tego przedsięwzięcia, wydaje się nam olbrzymem. Widzimy, że jest boski, nie sam w sobie, lecz w swoim początku i przeznaczeniu. Oddajemy zatem cześć człowiekowi, jego godności, duchowi i życiu. Paweł VI wypowiedział te słowa w lipcu 1969 roku, powierzając
wyruszającym na księżyc amerykańskim astronautom tekst odczytanego przez nas psalmu 8, aby go zawieźli w przestrzeń kosmiczną. Hymn ten sławi bowiem człowieka, stworzenie małe w porównaniu z niezmierzoną wielkością wszechświata. Sławi kruchą trzcinę, by posłużyć się słynną metaforą Blaise'a Pascala. Ale trzcinę myślącą, która może zrozumieć stworzenie, bo jest panem stworzenia, uwieńczonym czcią przez samego Boga. Jak często bywa w pieśniach wychwalających Stwórcę, psalm 8 zaczyna się i kończy uroczystą antyfoną skierowaną do Pana, którego wspaniałość widoczna jest w całym wszechświecie. O Panie, nasz Panie, jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi. W zasadniczej części pieśni zdaje się panować atmosfera nocy. Autor widzi księżyc i zapalone na niebie gwiazdy. Pierwsza strofa hymnu poświęcona jest konfrontacji między Bogiem, człowiekiem i wszechświatem. Pojawia się przede wszystkim Pan, którego chwałę wyśpiewują niebiosa, ale także usta ludzkie. Pochwalna pieśń płynąca z ust dzieci zagłusza i przekreśla pełne pychy słowa przeciwników Boga. Są oni nazwani przeciwnikami, nieprzyjaciółmi i wrogami, ponieważ łudzą się, że mogą stawić czoło i sprzeciwić się Stwórcy swoim rozumowaniem i działaniem. Zaraz potem pojawia się sugestywny obraz gwieździstej nocy. W obliczu tego nieskończonego horyzontu powraca odwieczne pytanie: czym jest człowiek? Jako pierwsza i natychmiastowa odpowiedź pojawia się poczucie nicości. Zarówno w porównaniu z bezmiarem niebios, jak zwłaszcza w obliczu majestatu Stwórcy. Niebo bowiem, jak mówi psalmista, jest Twe. Księżyc i gwiazdy zostały przez Ciebie utwierdzone i są dziełem palców Twoich. Piękne jest to ostatnie wyrażenie, występujące zamiast bardziej rozpowszechnionego dziełem rąk Twoich. Bóg stworzył te ogromne rzeczywistości z łatwością i finezją, które przywołują na myśl haft lub rzeźbę, lekkość, z jaką harfista dotyka palcami strun. Pierwszą reakcją jest zatem zamieszanie. Jakżeż Bóg może pamiętać i zajmować się tym tak kruchym i znikomym stworzeniem? I wtedy pojawia się myśl zaskakująca. Człowieka, kruche stworzenie, Bóg obdarzył zadziwiającą godnością. Uczynił go niewiele mniejszym od aniołów, lub, jak można również przetłumaczyć oryginał hebrajski, niewiele mniejszym od Boga. W ten sposób przechodzimy do drugiej strofy psalmu. Człowiek postrzegany jest jako królewski namiestnik samego Stwórcy. Bóg bowiem czcią uwieńczył go jako zastępcę króla i obdarzył powszechną władzą. Wszystko złożyłeś pod jego stopy, a określenie wszystko towarzyszy różnym kategoriom stworzeń, które pojawiają się w tekście. Jednakże władzy tej człowiek, byt kruchy i ograniczony, nie zyskał dzięki swym zdolnościom, ani jej nie zdobył dzięki zwycięstwu odniesionemu nad Bogiem, jak sugerował grecki mit o Prometeuszu. Władza ta jest darem Boga. Kruchym i często egoistycznym rękom człowieka powierzony jest cały świat stworzeń, by chronił ich harmonię i piękno, by ich używał, ale nie nadużywał, by odsłaniał ich tajemnice i rozwijał ich możliwości. Jak stwierdza Konstytucja Duszpasterska II Soboru Watykańskiego Gaudium et Spes, człowiek został stworzony na obraz Boży, zdolny do poznania i miłowania swego Stwórcy, ustanowiony przez Niego Panem wszelkich stworzeń ziemskich, aby rządził i posługiwał się nimi, dając chwałę Bogu. Niestety zapowiedziane w psalmie 8 panowanie człowieka może być niewłaściwie zrozumiane i zniekształcone przez samego człowieka, który często postępował bardziej jak szalony tyran niż jak mądry i inteligentny zarządca. Księga Mądrości ostrzega przed takimi wypaczeniami, stwierdzając, że Bóg ukształtował człowieka, by panował nad stworzeniami, by władał światem w świętości i sprawiedliwości. Choć w innym kontekście również Hiob
nawiązuje do omawianego przez nas psalmu, aby przypomnieć przede wszystkim ludzką słabość, która nie zasługuje na tak wielką uwagę ze strony Boga. A kim jest człowiek, abyś go cenił i zwracał ku niemu swe serce? Czemu go badasz co ranka? Historia rejestruje całe zło, jakie ludzka wolność rozsiewa w świecie, niszcząc środowisko i szerząc rażące niesprawiedliwości społeczne. W odróżnieniu od istot ludzkich, które poniżają swych bliźnich oraz stworzenie, Chrystus jawi się jako człowiek doskonały, chwałą i czcią uwieńczony za mękę śmierci, iż z łaski Bożej zaznał śmierci za każdego człowieka. Króluje nad wszechświatem, napełniając go pokojem i miłością, które przygotowują nowy świat, nowe niebo i nową ziemię. Co więcej, jego królewska władza, jak sugeruje autor listu do Hebrajczyków, odnosząc do niego psalm 8, urzeczywistnia się przez ostateczne ofiarowanie samego siebie za każdego człowieka. Chrystus nie jest władcą, który każe sobie służyć, lecz sam służy i poświęca się za innych. Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. W ten sposób jednoczy On w sobie to, co w niebiosach i to, co na ziemi. W tym chrystologicznym świetle psalm 8 objawia całą moc swego przesłania i nadziei, zachęcając nas do panowania nad stworzeniem nie w duchu dominacji, lecz miłości. Rozważaniem psalmu 8, wspaniałego hymnu pochwalnego, kończymy nasz długi cykl rozważań poświęconych psalmom i pieśniom, stanowiącym serce modlitwy liturgii jutrzni. Podczas tych kateches skupiliśmy naszą refleksję na 84 modlitwach biblijnych. Staraliśmy się wydobyć przede wszystkim ich głębię duchową, nie zapominając jednak również o ich pięknie poetyckim. Biblia zachęca nas bowiem, abyśmy rozpoczynali nasz dzień pieśnią, która nie tylko głosi wspaniałe dzieła Boże oraz wyraża naszą odpowiedź wiary, lecz sławi je z kunsztem. To znaczy w sposób piękny, jasny, delikatny i jednocześnie zdecydowany. Spośród wszystkich wyróżnia się psalm 8, w którym człowiek pogrążony w głębokiej nocy, kiedy na ogromie nieba zapalają się księżyc i gwiazdy, czuje się niczym ziarenko w nieskończoności i w przerażających go nieograniczonych przestworzach. W centralnej części psalmu 8 ukazane jest w istocie podwójne doświadczenie. Z jednej strony osoba ludzka czuje się niemal przytłoczona przez wielkość stworzenia, dzieło palców Bożych. To osobliwe wyrażenie, będące odpowiednikiem dzieła rąk Bożych, wskazuje niejako, że Stwórca nakreślił pewien plan, utkał go, posłużywszy się jaśniejącymi ciałami niebieskimi, rozmieszczonymi na niezmierzonych przestrzeniach wszechświata. Jednakże z drugiej strony Bóg pochyla się nad człowiekiem i obdarza go koroną jako swego wicekróla. Uwieńczyłeś go czcią i chwałą. Co więcej, temu tak bardzo kruchemu stworzeniu powierza cały wszechświat, bo go poznawał i z niego czerpał siły do życia. Perspektywa panowania człowieka nad innymi stworzeniami ukazana jest niejako przez przypomnienie początku Księgi Rodzaju. Owce, trzody, wszelakie bydło, ptaki podniebne i ryby morskie powierzone zostają człowiekowi, aby nadając im nazwę, odkrył ich istotę, szanował ją i przemieniał swą pracą, by stawała się źródłem piękna i życia. Psalm uświadamia nam naszą wielkość, ale także odpowiedzialność wobec stworzenia. Rozważając psalm 8, autor listu do Hebrajczyków dostrzegł w nim głębszy sens Bożego planu w odniesieniu do człowieka. Nie można ograniczyć powołania człowieka do obecnego świata doczesnego. Jeśli psalmista twierdzi, że Bóg złożył wszystko pod stopy człowieka, oznacza to, że chce mu również poddać przyszły świat, niewzruszone królestwo. Jednym słowem, powołanie człowieka jest powołaniem niebieskim. Bóg pragnie doprowadzić do chwały niebieskiej wielu synów. Żeby ten Boży zamiar mógł się urzeczywistnić, trzeba było, aby droga życia
została wytyczona przez przewodnika, w którym powołanie człowieka znalazłoby swe pierwsze doskonałe spełnienie. Tym przewodnikiem jest Chrystus. W związku z tym autor listu do Hebrajczyków zauważa, że słowa psalmu odnoszą się w sposób szczególny do Chrystusa, to znaczy bardziej niż do innych ludzi. Psalmista bowiem używa czasownika uczynić mniejszym, zwracając się do Boga. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, uwieńczyłeś go czcią i chwałą. W przypadku zwykłych ludzi to słowo jest niewłaściwe. Nie zostali uczynieni mniejszymi w stosunku do aniołów, jako że nigdy nie zostali postawieni ponad nimi. Natomiast jeżeli chodzi o Chrystusa, słowo jest odpowiednie. Ponieważ jako Syn Boży był On ponad aniołami i został uczyniony mniejszym, kiedy stał się człowiekiem, a potem został uwieńczony chwałą w swym zmartwychwstaniu. W ten sposób Chrystus zrealizował w pełni powołanie człowieka i, jak precyzuje autor, zrealizował je za każdego człowieka. W tym świetle komentuje psalm święty Ambroży i odnosi go do nas. Wychodzi od słów, które mówią o uwieńczeniu człowieka. Uwieńczyłeś go czcią i chwałą. Jednakże w tej chwale widzi on nagrodę, którą Pan nas obdarza, kiedy przeszliśmy pomyślnie próby pokusy. Oto słowa wielkiego Ojca Kościoła z jego wykładu Ewangelii według świętego Łukasza. Chwałą i czcią Bóg ukoronował tego, którego ukochał. A więc kto chce koronę udzielić, na pokusę zezwala. Jeśli więc, kiedy jesteś kuszony, poznaj, iż korona dla ciebie jest przygotowana. Usuń walki męczenników, a usunąłeś korony. Usuń ich katusze, a usunąłeś ich chwałę. Bóg przygotowuje dla nas wieniec sprawiedliwości, który wynagrodzi naszą wierność, jakiej mu dochowaliśmy również w czasie nawałnicy, wstrząsającej naszym sercem i umysłem. Jednakże pozostaje on w każdym czasie czujny wobec swego umiłowanego stworzenia i chciałby, by jaśniał w nim zawsze obraz Boży, tak by potrafiło być w świecie znakiem ładu, światła i pokoju. Pater noster, qui es in celis, sanctifice tur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostrim, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a mal.